Ja spadam do domu. Gadaliśmy normalnie, nie? Jak spoko wszystko. Że już się żegnam, idę do domu. Oni nagrywali chyba albo u jednego z chłopaków w domu, albo u takiego kolegi. Tam grali sobie też FIFA i tak dalej. No i ten kolega, albo oni, ja nie wiem u kogo to było w domu, miał ogródek, nie? I że bramka jest po jednej stronie, jak się wychodziło z drzwi, to w jedną stronę to się szło do bramki, a w drugą na ogródek. Ja kurwa pierwszy raz tam byłem, nie wiedziałem. I ja skręciłem na ogródek. I dopiero się po chwili szczaiłem, o kurwa, tu nie ma wyjścia, zawracam. No i zawróciłem. No i przechodziłem przy oknie akurat. A okno było otwarte i oni, ten kolega słyszę jak pyta, a co to w ogóle był za typ? Pyta tam chłopaków, abstrahuje, nie? Bo oni już myśleli, że poszedłem, wyszedłem, nie? No nie przewidzieli, że ja zabłądziłem. I oni kurwa zaczynają gadać. Taki pajac z internetu, co się gania z policją, głupek i tak dalej. No pocisnęli mnie, więc ja sobie wtedy uznałem, kurwa, no przed chwilą gadaliśmy normalnie i tak dalej. Ja wychodzę, a wy mi opierdalacie mi dupę do swojego kumpla, nie? Czemu mi nie powiedzieli tego w twarz? Trudno, poszedłem, jakby zapomniałem. Trudno, nie? Tak jest życie. Drugi raz to już później miałem głównie spiny z pasutem. Była kiedyś taka impreza, jakby już pominę tę sytuację, że tam coś tam źle ktoś został nazwany ode mnie, ale na przykład była taka sytuacja, że to organizował chyba Digi. Takie spotkanie YouTuberów, to było w Hula Kuli. Hula Kula jeszcze była w Buwie, w Bibliotece Uniwersyteckiej. No i tam byli Abstra, ja zabrałem wtedy ze sobą Mamiko i Magdę Gawęcką. I podchodzi do mnie Pasut, nie? Pasut wtedy, on chciał robić wizerunek, że on wyrywa każdą dziewczynę, taki bawidamek, że on każdą dziewczynę wyrywa, że super gość jest, nie? I podchodzi, i oni zawsze mieli taki kompleks mnie, bo ja miałem więcej tych subskrypcji, chcieli mi pokazać, że oni są wyżej. Jakiś taki kurwa dziecinny kompleks miał Pasut. I na przykład pyta mnie, która jest ta twoja dziewczyna? A ja mówię, jedna i druga. I zakończyłem temat, nie? I później tak, podchodzi do mnie Mamiko i mówi, że Pasut się chciał z nią umówić, żeby jakby mnie upokorzyć, że przyszedłem z koleżanką, a on tą koleżankę wyrwał. Później Gawęcka to samo mi mówi, że Pasut ją zapraszał na after do siebie. To jest kurwa, tak się zachowuje facet, że chcesz wyrwać koleżanki czy dziewczyny innego gościa, żeby go upokorzyć? Ja takie kurwa rzeczy zapamiętywałem, nie? Też jakaś sytuacja na przykład była z tym. Pojechaliśmy do Lax, do Szwajcarii. I na przykład była sytuacja, że witamy się, bo tam też pojechali abstrahuje. Jakby, nie wiem dlaczego i oni byli tam, i ja w tym samym czasie. No i coś tam się witamy, mi podali rękę, a kurwa mojej ekipie nie. Mojemu operatorowi. I innym ludziom. Ja to byłem kurwa przed chłopak. Mówię, pamiętam, że chyba masny się tak zachował. Mówię, co ty kurwa odpierdalasz? Ty ręki chłopakom nie podasz ode mnie, nie? On, o, nie zauważyłem. No kurwa, jak można nie zauważyć? Podchodzi do ciebie czterech typa, jednemu podajesz rękę, reszcie kurwa nie podajesz? Jest kurwa niemożliwe, nie? Przy tym chyba nawet SKKF wtedy był. Nie wiem, czy on będzie to pamiętał, tak dalej. Ale takich sytuacji to kurwa było w chuj, nie? W chuj było takich sytuacji. To nawet pamiętam, kiedyś była pasuta, Sara. Mi opowiadała, że jak po psie pająku to oni mnie podobno wyzywali, że kurwa, jakim prawem w ogóle, dlaczego mu się udało coś takiego, on nie zasługuje, że byli bardzo wkurwieni. I to nawet ludzie z tej agencji mówili z tego LiveTuba, że chłopaki właśnie bardzo mają jakiś ogromny kompleks i tak dalej. I zawsze były te zgrzyty. To nigdy nie wychodziło. Później to pewnie ja też już jakby się odgryzałem, ale na początku ja szukałem z nimi kontaktu i. Bo uważam tak, nie? Jak ja bym się spiknął wtedy na samym starcie YouTube'a z abstrahujami i byśmy razem coś pocisnęli, to naprawdę moglibyśmy coś zbudować fajnego. Powiem wam nawet głupią sytuację. Jak powstawał LiveTube, to na spotkaniu pamiętam byłem ja, Kotarski i Pasut, nie? I my sobie jak debile po prostu tego LiveTube'a dołączyliśmy, a to dopiero powstawało. Czemu ja i Pasut na przykład nie powiedzieliśmy, no dobra, ale my chcemy udziały czy coś. Byliśmy głupi, nie? Gdybyśmy działali razem, może by coś było fajnego. Ale Pasut miał taki charakter, jaki ma. Albo jaki miał, nie wiem, czy się teraz zmienił. On zawsze jakoś czuł tą rywalizację. Pamiętam, jak mi gadał, że korona to będzie potrójna, że tam wyprzedzą w tych subskrypcjach mnie, czy coś takiego. Wygadywał takie rzeczy. Właśnie na tym spotkaniu, co, jak był Kotarski. Chyba w Koście to było, albo wtedy było Coffee Heaven, bo to się tam pozmieniały nazwy.
I Kotarski poszedł do kibla i sobie tak gadałem właśnie z Pasutem o tych subskrypcjach. On tam gadał, że o tutaj ty. Jakoś tak zawsze coś tam było, nie? Ja chłopakom dobrze życzę. Ja wam powiem, że dobrze życzę. To jest stara gwardia. Był moment, że zadzierali nosa w chuj. W chuj zadzierali tego nosa. Wyśmiewali innych twórców. Jakby teraz oni są w tej drugiej pozycji i to też życie ich nauczyło, że fortuna kołem się toczy. Ja to rozumiem, bo ja też byłem no gdzieś tam w odmętach YouTube'a. Nie nagrywałem i tak dalej. A udało... Co to za SMS? Minął termin spłaty UPC. I udało mi się jakby powrócić, więc im też się być może uda. Ja im życzę tego z całego serca. Powiem wprost, ja ich stare filmy, ja się śmiałem nieraz. Na przykład ta scena z tym dentystą przed chwilą, niby trochę cringe'owa, ale taka śmieszna, bo mi się na przykład podobał ten tekst na koniec Czarka, już po tych plaskaczach, fajny. Mieli fajny humor. Szkoda, że nam nie było po drodze. Naprawdę szkoda, że nam było nie po drodze. No. Co mówicie, że Pasut mnie ciśnie? To był nasz przyjaciel Norek, który zresztą tutaj kiedyś donaty wysyłał. Drzwi? To w jedną stronę przeszło do bramki. JP, JP, JP. Nie wiedziałem. Jazda z tym JP. Chcę widzieć samo JP na czacie. Kręciłem na ogródek. I dopiero się po chwili szczaiłem, o kurwa, tu nie ma wyjścia, zawracam. No i zawróciłem. No i przechodziłem przy oknie akurat. A okno było otwarte i oni, i ten kolega słyszę jak pyta, a co to w ogóle był za typ? Pyta tam chłopaków, zabstrahuje, nie? Bo oni już myśleli, że poszedłem, wyszedłem, o, nie? O kurwa, nie wiedziałem, ej, nie wiedziałem o tym! Jaki cringe! Przewidzieli, że ja zabłądziłem. I oni, kurwa, zaczynają gadać. Taki pajac z internetu. O kurwa, jaki przypał, ale to... Tu, co się gania z policją, głupek i tak dalej. No, pocisnęli mnie, więc ja sobie... Wow, wow, Sylwek. Nie wiedziałem, że stałeś pod tym oknem. Sorry, no niestety. Ale ja, kurwa, nie stałem, przechodziłem. No, z ręką na sercu nie podsłuchiwałem, nie? Po prostu przechodziłem, usłyszałem. No i wtedy mówię, no, nadstawię ucha. Nie doszło specjalnie, ale spoko. Znałem, kurwa, no przed chwilą gadaliśmy normalnie i tak dalej. Ja wychodzę, a wy mi opierdalacie mi dupę do swojego kupla, nie? Z czemu mi nie powiedzieli tego w twarz? Trudno, poszedłem, jakby zapomniałem. Trudno, nie? Takie jest życie. Drugi raz to już później miałem głównie spiny z Pasutem. Tak. Była kiedyś tak. To prawda. Taka impreza. A my tak mówiliśmy, bo my kurwa zawsze rywalizowaliśmy. I ty, Sylwek, też byłeś dobry bąbel, kurwa, i teraz. Ajajaj, nie chcę wyciągać jakiś kurwa z... Powiem wam tak, ja to lubię tego Pasuta, tak gdzieś tam na serca dnie lubię go. Czekajcie. Szuka teraz czegoś na mnie, patrzcie, w głowie czegoś na mnie szuka. Nie wiem, no nie chcę się tak gadać w taki sposób, że co tam, ale Sylwek to też bywa jest złośliwy, no. Ta... Jakby już pominę tę sytuację, że tam coś tam źle, ktoś został nazwany ode mnie. JP, JP, JP. Ale na przykład była taka sytuacja, że... JP, JP. Dzięki, Fircyk. JP, JP. Takie spotkanie youtuberów, to było w Hula Kuli. Hula Kula jeszcze była w Bubie. Tak, pamiętam. DG Show. W Bibliotece Uniwersyteckiej. No i tam byli Abstra. Ja zabrałem wtedy ze sobą Mamiko i Magdę Gawęcką. I podchodzi do mnie Pasut, nie? Pasut wtedy, on chciał robić wizerunek, że on wyrywa każdą dziewczynę, taki bawi damek, że on... To już nie, już mam teraz mojego aniołka, już tak nie robię. Każdą dziewczynę wyrywa, że super gość jest, nie? I podchodzi, i oni zawsze mieli taki kompleks mnie, bo ja miałem więcej tych subskrypcji, chcieli mi pokazać, że oni są wyżej. Jakiś taki, kurwa, dziecinny kompleks miał... Nie, to była zwykła rywalizacja i ty też z nami rywalizowałeś. I też dużo... No dobra, pokażę wam. Pasut. I na przykład pyta mnie, która jest ta twoja dziewczyna? A ja mówię, jedna i druga. I zakończyłem temat, nie? I później tak, podchodzi do mnie Mamiko i mówi, że Pasut się chciał z nią umówić, żeby jakby mnie upokorzyć. Że przyszedłem z koleżanką, a on tą koleżankę wyrwał. Później Gawęcka. To samo mi mówi, że Pasut ją zapraszał na after do siebie. To jest kurwa, tak się zachowuje facet, że chcesz wyrwać koleżanki czy dziewczyny innego ale gościa. Ale to nie były twoje dziewczyny przecież. Żeby go upokorzyć?
Nie, dobra, bo jakby tutaj widzę, że Sylwester strasznie osobiście odbierał to wszystko. Ja nie pamiętam, czy on mi powiedział, że to była jego dziewczyna, czy coś, nie pamiętam. Ale jest tak... Wow, w sensie widzę, że Sylwester to przeżywał, może dlatego jest taki konflikt. Ja takie kurwa rzeczy zapamiętywałem, nie? Też ja to jakaś widzę, zauważyłem. Sytuacja na przykład była z tym. Pojechaliśmy do Lax, do Szwajcarii. I na przykład była sytuacja, że witamy się, bo tam też pojechali abstrahuje. Jakby, nie wiem dlaczego i oni byli tam i ja w tym samym czasie. No dobra, a jak się włamałeś tam do pokoju, to powiesz? No i coś tam się witamy, mi podali rękę, a kurwa mojej ekipie nie. Mojemu operatorowi. Jak się włamałem do pokoju? W tym Lax to było tak, że każdy sobie wbijał, jakby tam była taka... Wyszło, że to jest jakiś młodzieżowy wyjazd, to było organizowane przez coś tam Gravity miało w nazwie. Tam była Mafaszyn i to tak się później, wiecie, ludzie razem ze sobą imprezowali. Włamałem się do pokoju, co jestem, kurwa, włamywacz? Tam chyba był jakiś problem z kartami i ja otworzyłem, jakby poszedłem do Abstra i otworzyłem moją kartą im dom, znaczy ten pokój ich. I mówię, ej, zobaczcie, tu można wejść na każdą kartę, nie? Czy coś w tym stylu. I do ludzi chodziłem i pokazywałem. Jakie to, kurwa, włamanie, jak wy byliście w środku. Co on w ogóle pierdolił, że się włamałem? No pokazałem wam, że, kurwa, istnieje takie ryzyko, nie? Że trzeba uważać. To każdemu tak robiłem, w sensie... Nie wiem, kto to wymyślił. To chyba SKKF w ogóle wymyślił to. I jakby znalazł, że tu coś jest nie tak z tymi kartami. Że jakoś się przykładało te karty i one każde drzwi otwierały w tym danym budynku. Ten gada, że się włamałem. Jakby różne rzeczy tam widziałem, jak wszedłem, ale... Włamałem się? Nie. Ja to byłem, kurwa, po prostu chłop. Mówię, pamiętam, że chyba Masnyś tak zachował. Mówię, co ty, kurwa, odpierdalasz? Ty ręki chłopakom nie podasz ode mnie, nie? On, o, nie zauważyłem. No, kurwa, jak można nie zauważyć? Podchodzi do ciebie czterech... Ja nie podałem ręki, bo to... Typa jedna. Nie. Masny. To ja pamiętam, że Masny to zrobił. Nie, pas. Mu podajesz rękę, reszcie, kurwa, nie podajesz? To jest, kurwa, niemożliwe, nie? Przy tym chyba nawet SKKF wtedy był. Nie wiem, czy on będzie to pamiętał, tak dalej. Ale takich sytuacji to, kurwa, było w chuj. I kto pamięta wszystkie takie sytuacje? Ale jak na Lax też Sylwek się zachował niefajnie raz. Bo chyba nam... Chyba nam wszedł do pokoju jakoś. W chuj było takich sytuacji. To nawet pamiętam, kiedyś była pasuta, Sara, mi opowiadała, że jak po psie pająku, to oni mnie podobno wyzywali. Że kurwa, jakim prawem w ogóle, dlaczego mu się udało coś... No tak, dlatego, że to... Ja wiem, co Pasut powie, że to zemsta byłej. Była, która cię nie lubi, to raczej prawdy nie powie, no sorry, Sylwek, ale nie... Ja bym nie łykał wszystkiego tak. Takiego, on nie zasługuje, żeby byli... JP, JP! Nawet ludzie z tej agencji mówili, z tego LiveTube'a, że chłopaki właśnie bardzo mają jakiś ogromny kompleks mi tak JP, dalej. JP, 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 JP piszemy. To nie wychodziło... Później to pewnie ja też już jakby się odgryzałem, ale na początku... Odgryzałeś się, Sylwester, odgryzałeś się. Na początku ja szukałem z nimi kontaktu i... Kurwa. Jaki, kurwa, content? Uważam tak, nie? Jak ja bym się spiknął wtedy na samym starcie YouTube'a z abstrahujami i byśmy razem coś pocisnęli, to naprawdę moglibyśmy coś zbudować fajnego. Powiem wam nawet głupią sytuację, jak powstawał LiveTube. Ja nie uważam, że moglibyśmy coś zbudować wspólnie z Sylwestrem, bo... mieliśmy zupełnie inny styl filmów. Ale czekajcie, zobaczymy, co powie Sylwek. Już się trochę uspokoiłem, wiecie, bo fajnie, że jesteście tutaj, fajnie, że ciśniecie mi. Możecie cisnąć, ile chcecie, JP, JP. Ej, nie ciśnijcie go. To są stare dzieje jakieś nasze YouTube'owe. A, to o to chodzi z JP. Ja myślałem, że to coś z policją, że jakaś na przykład spina była wcześniej z policją. A to nie piszę takiej rzeczy, bo wstyd mi przynosicie. Ale kurde, aż przez chwilę takie miałem coś takiego, że może rzeczywiście niektóre rzeczy były z naszej strony troszkę nie fair wobec Sylwka. Ale mi się wydaje, że ja też im później odcinałem i też robiłem jakieś rzeczy nie fair. Ale też myślę, że tam sieć partnerska dużo podjudzała nas, nie? I może wyglądał na tym filmie, jakby mu się zrobiło przykro wtedy. I to jest takie dla mnie, jakbym gigantem teraz Sylwester nie był. To czuję tak... Aby... Robert to jest, kurwa, mój brat, nie? To jest...
przepraszam, jakby Sylwester nie był dzisiaj gigantem, to czuję, że jako człowieka po prostu. Może rzeczywiście była przesadka trochę. To na spotkaniu, pamiętam, byłem ja, Kotarski i Pasłut, nie? I my sobie jak debile po prostu tego LiveTube'a dołączyliśmy, a to dopiero powstawało. No, to prawda. Czemu ja i Pasłut na przykład nie... Kurwa, to prawda. To prawda. Pierdolę, to prawda. Ja teraz mam... To prawda. Powiedzieliśmy, no dobra, ale my chcemy udziały czy coś. Byliśmy głupi, nie? Gdybyśmy... To prawda, kurwa, to nigdy Sylwester Wądrzej nie mówił. Działali razem, może by coś było fajnego. Ale Pasłut miał taki charakter, jaki ma. Albo jaki miał, nie wiem, czy się teraz... Ja mam trudny charakter, zawsze miałem i wpierdoliłem się przez to w tyle kłopotów w życiu, że wiecie, że to jest nic. Ale Sylwester co do udziału z LiveTube'em miał rację, bo mieliśmy całą moc w naszej ręce, to my decydujemy. Tak. Ja i Abstra mieliśmy wtedy tam, kurwa, strasznie dużo do... Mogliśmy tu rozegrać, nie? Jakbyśmy powiedzieli, że chcemy, nie wiem, po 10-15% byśmy dostali to na luzie. Znaczy, jest jakby, kurwa, większa historia z tym LiveTube'em, bo ja miałem mieć udział, ale to już jest historia na inną opowieść. Zdecydowaliśmy, nie było innych dużych twórców, to my mogliśmy założyć LiveTube'a. No zobaczcie, gadamy dokładnie to samo, nie? Z Robertem mówimy tym samym głosem. A czy tam nazwać to Sylwek i chłopaki, nie? JP. Rywalizację. Pamiętam, jak mi gadał, że korona to będzie potrójna, że tam wyprzedzą w tych subskrypcjach mnie, czy coś takiego. A Sylwek mówił, że będzie tron robił, no, dla siebie, no, bo gry o tron oglądał. No Sylwek, ale to nie bierz tego tak na poważnie. Kurwa. Wygadywał takie rzeczy, właśnie na tym spotkaniu, jak był Kotarski. Chyba w Koście to było, albo wtedy było Coffee Heaven, bo to się tam pozmieniały nazwy. I Kotarski poszedł do kibla i sobie tak gadałem właśnie. O Starbucksie chyba. Pasutem. Może kurwa i to Starbucks był, to tam, zaraz zobaczę co tam jest. A mi się wydaje, że Coffee Heaven. Coffee Heaven, to nie był Starbucks, to był w subskrypcjach, on tam gadał, że tutaj ty. Jakoś tak zawsze coś tam było, nie? Ja chłopakom dobrze życzę. Ja wam powiem, że dobrze życzę, to jest stara gwardia. Był moment, że zadzierali nosa w chuj. W chuj zadzierali tego nosa. Wyśmiewali innych twórców. Jakby teraz oni są w tej drugiej pozycji i to też życie ich nauczyło, że fortuna kołem się toczy. Ja to rozumiem, bo ja też byłem... Ajajaj, no racja, kurwa, trochę racja. Gdzieś tam w podbędach YouTube'a. Nie nagrywałem i tak dalej. A udało... Co to za SMS? Minął termin spłaty UPC. I udało mi się jakby powrócić, więc im też się być może uda. Ja im życzę tego. Ja nie, powiem wam tak, kurwa, jak żyję, tak kurwa nie spodziewałem się, że takie słowa usłyszę od Sylwestra, nie? Wow. Zaraz Robert przyjdzie z wódką, będziemy pić i się całować. Do tego dojdzie, Sar. Kurwa, jaki śmieszny ten live, podoba mi się mega. Aż się wzruszyłem, naprawdę, wiecie? O, spłaczemy się. O. Jeszcze Stankiewicza zaprosić, Wapniaka. Wszystkie te stare rody YouTube'a. Jeżeli on nie powie później, że jednak jesteśmy beznadziejni. Tego z całego serca. Powiem wprost, ja ich stare filmy, ja się śmiałem nieraz. Na przykład ta scena z tym dentystą przed chwilą, niby trochę cringe'owa, ale taka śmieszna, bo mi się na przykład podobał ten tekst na koniec Czarka, już po tych plaskaczach, fajny. Mieli fajny humor. Szkoda, że nam nie było po drodze. Naprawdę szkoda, że nam było nie po drodze. No. Co mówicie, że Pasłut mnie ciśnie? No teraz będę oglądał kurwa jego, jak mnie ogląda. Nie. To w jedną stronę przeszło do bramki. JP. Nie wiedziałem. Jazda z tym JP. Chcę widzieć samo JP na czacie. Wróciłem na ogródek. I dopiero się po chwili szczaim, o kurwa, tu nie ma wyjścia, zawracam. No i zawróciłem. Co tu się dzieje? W oknie akurat. A okno było otwarte i oni, i ten kolega słyszę, jak pyta, co to w ogóle był za typ? Pyta tam chłopaków, zabstrahuje, nie? Bo oni już myśleli, że poszedłem, wyszedłem, nie? O kurwa, nie wiedziałem! Ej, nie wiedziałem o tym! Jaki cringe! Przewidzieli, że ja zabłądziłem. I oni, kurwa, zaczynają gadać. Taki pajac z internetu.
O kurwa, jaki przypał, ale to... Tu, co się gania z policją, głupek i tak dalej, no pocisnęli mnie, więc ja sobie... Wow, Sylwek, nie wiedziałem, że stałeś pod tym oknem, sorry, no niestety. Ale ja kurwa nie stałem, przechodziłem, no okay. Z ręką na sercu nie podsłuchiwałem, nie? Przechodziłem, usłyszałem, no i wtedy mówię... No, nadstawię ucha. Co za fiutek, tak, no? Ale spoko. Znałem, kurwa, no przed chwilą gadaliśmy normalnie i tak dalej. Ja wychodzę, a wy mi opierdalacie mi dupę do swojego kumpla, nie? Z czemu mi nie powiedzieli tego w twarz? Trudno, poszedłem, jakby zapomniałem. Trudno, nie? Tak jest życie. Drugi raz to już później miałem głównie spiny z pasutem. Tak. Była kiedyś tak. To prawda. Taka impreza. A, no tak, można przewinąć, to ja przewinę. Kompleks miał... Nie, to była zwykła rywalizacja i ty też z nami rywalizowałeś. I też dużo... No dobra, pokażę wam pasut. I na przykład pyta mnie, która jest ta twoja dziewczyna? Jezu, ale to jest oglądam tak... to, słuchajcie, z takim sercem po prostu, co Sylwuj zareaguje, nie? Wow, w sensie widzę, że Sylwester to przeżywał. Pojechaliśmy do... Tam też pojechali Abstrahuje. Jakby... Nie wiem dlaczego i oni byli tam i ja w tym samym czasie. No dobra, a jak się włamałeś tam do pokoju, to powiesz? No i coś tam się witamy, mi podali rękę, a kurwa mojej ekipie nie. Mojemu operatorowi. Jak się włamałem do pokoju? W nocy do pokoju, Sylwek. To było tak, że każdy... Ale teraz pamiętam, oni spali wtedy nawet. Że ich obudziłem i mówię, ej chłopaki, tutaj ten, kartą można wejść. I oni spali. Mogę wam powiedzieć? Znaczy to nie śmieszne, bo łóżka były duże, nie? Oni koledzy sobie tam spali, ale Robert spał z Czarkiem. Napiszcie mu. Tam była taka... wyszło, że to jest jakiś młodzieżowy wyjazd. Co jestem, kurwa, włamywacz? Byłeś w nocy u nas w pokoju, Sylwek. Tam chyba był jakiś problem z kartami i ja otworzyłem... Jakby poszedłem do Abstra i otworzyłem moją kartą dom. To jest to! Znaczy ten pokój ich i mówię, ej zobaczcie, tu można wejść na każdą kartę, nie? Czy coś w tym stylu. I do ludzi chodziłem i pokazywałem. Jakie to kurwa włamanie, jak wy byliście... No może źle, źle, Boże, może złego słowa użyłem, no. Co on w ogóle pierdoli, że się włama? W nocy to było! No, pokazałem wam, że kurwa istnieje takie ryzyko, nie? Że trzeba uważać. To każdemu tak robiłem, w sensie... Nie wiem, kto to wymyślił. To chyba SKKF w ogóle wymyślił to. I jakby znalazł, że tu coś jest nie tak z tymi kartami. Że jakoś się przekładało te karty. Może to nie był SKKF, tylko jakiś inny gość? Wiem, że to ktoś mi pokazał to. Karty i one każde drzwi otwierały w tym danym budynku. Siema, lichy lichwa, witam wśród wilków. Ten gada, że się włamałem. W nocy, Sylwuś. Podasz ode mnie, nie? On, o, nie zauważyłem. No kurwa, jak można nie zauważyć? Nie? Przy tym chyba nawet SKKF... Ja już nic nie będę mówił, bo jest taka incepcja, że mi to łeb tyra. Zachował niefajnie raz. Bo chyba nam... A, dobra. Pasuta. Nie. Powie, że to zemsta byłej. Była, no. Mówi, raczej prawdy nie powie. No, sorry, Sylwek, ale nie... Ja bym nie łykał wszystkiego tak. Takiego, on nie zasługuje, że takiego, on nie... JP! Nawet ludzie z tej agencji mówili z tego LiveTube'a, że chłopaki właśnie bardzo mają jakiś ogromny kompleks. Mi tak JP, piszemy. To nie wychodziło... Później to pewnie ja też już jakby się odgryzałem, ale na początku... Odgryzałeś się, Sylwester, odgryzałeś się. Na początku ja szukałem z nimi kontaktu i... Jaki kurwa content? Uważam tak, nie? Ja bym spiknął wtedy na samym starcie YouTube'a z Abstrahujami i byśmy razem coś pocisnęli, to moglibyśmy coś zbudować fajnego. Bo no. Ja mam nawet głupią sytuację, jak powstawał LiveTube. Ja nie uważam, że moglibyśmy coś zbudować wspólnie z Sylwestrem, bo... mieliśmy zupełnie inny styl filmów. Ale czekajcie, zobaczymy co powie Sylwek. Już się trochę uspokoiłem, wiecie, bo fajnie, że jesteście tutaj, fajnie, że ciśniecie mi. Możecie cisnąć ile chcecie, JP. Ej, nie ciśnijcie go. To są stare dzieje jakieś nasze YouTube'owe. A, to o to chodzi z JP. Ja myślałem, że to coś z policją, że jakaś na przykład spina była wcześniej z policją. A to nie piszę takich rzeczy, bo wstyd mi przynosicie. Wow, ale kurwa, jak to było miłe. Aż przez chwilę takie miałem coś takiego, że... Nie no, kurwa. Ja pierdolę. Naprawdę, zaraz będziemy się całować. To może rzeczywiście niektóre rzeczy były nieźle. Z naszej strony troszkę nie fair wobec Sylwka. Ale mi się wydaje, że ja też im później odcinałem i też robiłem jakieś rzeczy nie fair. Ale też myślę, że tam sieć partnerska dużo podjudzała nas, nie? To na pewno.
i może... Ciekawy jestem, co sieć partnerska im gadała, nie? O mnie na przykład... powiem wam na przykład historię, nie? Że... to są już stare, gdzie już są inni udziałowcy, więc tam też nie miejcie hejtu tej sieci partnerskiej, bo to są już inne teraz sieci partnerskie, jakby inni ludzie mają tą sieć partnerską, ale właśnie było gadane, bo mi były obiecane udziały, nie? To pamiętam, ja zostałem wychujany trochę na te udziały, ale tak mi gadali, że tylko nie mów, nic abstrahują, bo oni od razu kurwa też by chcieli i jakieś takie różne rzeczy, albo pamiętam jak miałem jechać na ten forum ekonomiczne, do Krynicy, to ja nie chciałem, nie? I mówili, jedź, jedź, bo inaczej to abstra pojadą i zobaczysz i będziesz kurwa żałował, jedź, bo jak nie ty, to Masny pojedzie. I oni już zacierają ręce, jedź. Tak i kurwa ta sieć partnerska była, przechuj. Wyglądał na tym filmie, jakby mu się zrobiło Robert to jest kurwa mój brat, nie? To jest... Ja pierdolę, to jest najdziwniejsza rzecz, jaką ja robię chyba kurwa w internecie, od kiedy zacząłem to, co się teraz dzieje. Wy jesteście świadkami jakiejś chorej rzeczy, naprawdę. Chyba, że jakby Sylwester nie był dzisiaj gigantem, to czuję, że jako człowieka po prostu, może rzeczywiście była przesadka trochę. To na spotkaniu, pamiętam, byłem ja, Kotarski i Pasłuc, nie? I my sobie jak debile po prostu tego live-tuba dołączyliśmy, a to dopiero powstawało. No, to prawda. Czemu ja i Pasłuc na przykład nie... Kurwa, to prawda. Arab, witam wśród wilków. Pierdolę. Da, zaraz trzeba przerwać to, bo już się robi za bardzo duże zdublowanie. Ile to jest? Wardęga ogląda Pasuta oglądającego Wardęgę, który ogląda Pasuta oglądającego Wardęgę. W tym momencie tak jest, nie? A pewnie zaraz będzie mnie oglądał Pasut i później ja Pasuta, to już w ogóle będzie. Czegoś takiego na YouTubie chyba jeszcze nie było. Miałem i wpierdoliłem się przez to w tyle... kłopotów w życiu, że wiecie, że to jest nic, ale Sylwester co do udziału z LiveTube'em miał rację, bo mieliśmy całą moc w naszej ręce, to my decydujemy. Tak, ja i Abstra mieliśmy wtedy tam kurwa strasznie dużo do... Mogliśmy tu rozegrać, nie? Jakbyśmy powiedzieli, że chcemy, nie wiem, po 10-15... My byliśmy dzieci biznesowe, rozumiecie? My, ja nie wiedziałem, co to są udziały, nie wiedziałem, co to jest firma, nie? Teraz to by ja była tak inna rozmowa, nie? Właśnie to pokazuje wam, powiem... Jest jakby kurwa Kotarski, wiek. Bo Kotarski wszedł. 50% na banie i... Kotarski, jak wszedł do YouTube'a, to on już miał swoje spółki, nie? On już wiedział, jak to wszystko działa. Po 50 to nie, bo byśmy musieli wtedy pracować, ale mogliśmy wziąć po 15-20, a i tak Basia i Radek by ogarniali wszystko, a my byśmy tylko później sprzedali udziały. Było git. Jeszcze historia z tym LiveTube'em, bo ja miałem mieć udziały, nie? Ale to już jest historia. My też, niby. Ja na inną... O kurwa, jakie tu rzeczy wychodzą. Nie było innych dużych twórców. Koń zwalony. To my mogliśmy założyć LiveTube'a. Co tu się odwala, kto kogo ogląda i o co chodzi? Gadamy dokładnie to samo, nie? Pasów dawaj wiks na stream, to ci pomoże. A czy tam nazwać to Sylwek i chłopaki, nie? JP, JP, JP. Rywalizację. Pamiętam, jak mi gadał, że korona to będzie potrójna, że tam wyprzedzą w tych subskrypcjach mnie, czy coś takiego. A Sylwek mówił, że będzie tron robił, no, dla siebie, no, bo gry o tron oglądał. No, Sylwek, ale to nie bierz tego tak na poważnie, kurwa. Wygadywał takie rzeczy, właśnie na tym spotkaniu, jak był Kotarski. Chyba w Koście to było, albo wtedy było Coffee Heaven, bo to się tam pozmieniały nazwy. I Kotarski poszedł do kibla i sobie tak gadałem właśnie z... W Starbucksie chyba. Pasutem, o... Może kurwa i to Starbucks? To ja teraz chyba... zapauzuję i tak, to był Starbucks. Wiecie, ktoś to będzie oglądał, ja gadam z nim i z sobą samym. Coffee Heaven, to nie był Starbucks. To okay. W subskrypcjach on to gadał, tutaj, ty. Jakoś tak zawsze coś tam było, nie? Ja chłopakom dobrze życzę. Ja wam powiem, że dobrze życzę, to jest stara gwardia. Był moment, że zadzierali nosa w chuj. W chuj zadzierali tego nosa. Wyśmiewali innych twórców. Jakby teraz oni są w tej drugiej pozycji i to też życie ich nauczyło. A no, Tetek, jakbym wtedy skręcił dobrze do tej bramki, to by nie było. Inaczej by świat wyglądał, nie? Inaczej świat by wyglądał, gdybym wtedy nie skręcił do bramki. A udało. Co to za SMS? Nie byłoby ekipy Freeza, tylko by była abstrakcyjna ekipa. I udało mi się jakby powrócić, więc im też się być może uda. Ja im życzę tego. Ja powiem wam tak, kurwa, jak żyję, tak kurwa nie spodziewałem się, że takie słowa usłyszę od Sylwestra, nie? Wow.
Zaraz Robert przyjdzie z wódką, będziemy pić i się całować. Do tego dojdzie, Sar. Kurwa, jaki śmieszny ten live, podoba mi się mega. Aż się wzruszyłem, naprawdę, wiecie? O, spłaczemy się. O. Jeszcze Stankiewicza zaprosić, Wapniaka. Wszystkie stare rody YouTube. Jeżeli on nie powie później, że jednak jesteśmy beznadziejni. Tego z całego serca. Ach, dobra, starczy tego, aż się spociłem. Ja ich stare filmy, ja się śmiałem nieraz. Na przykład ta scena z tym dentystą przed chwilą, niby trochę cringe'owa, ale taka śmieszna, bo mi się na przykład podobał ten tekst na koniec Czarka, już po tych... Jakby przestało mi to tak boleć w taki sposób. A też tutaj stali widzowie kanału Pasus się ode mnie nasłuchali tyle kurwa marudzenia, że ja się nauczyłem po prostu być takim otwartym już i pierdolić tam jakieś konsekwencje tego. Humor. Szkoda, że nam nie było po drodze. Naprawdę szkoda, że nam było nie po drodze. No. Co mówicie, że Pasut mnie ciśnie? No teraz będę oglądał kurwa jego, jak mnie ogląda. Nie. Jakie kurwa dobre. JP. Ja znam z tym JP. Chcę widzieć samą JP na czacie. To się po chwili szczaim, o kurwa, tu nie ma wyjścia. Dobra, chyba za dużo tego, nie? Co tu się dzieje? Już jest za dużo tych twarzy. Czekajcie, teraz jest tak. Wardęgę oglądający Pasuta, który ogląda Wardęgę oglądającego Pasuta, który... Nie, czekajcie, zajebałem się. W tym momencie jest tak. Wardęga ogląda Pasuta, który ogląda Wardęgę oglądającego Pasuta, który ogląda Wardęgę oglądającego Pasuta, który ogląda Wardęgę. I mówi o Pasucie. Udało mi się to zrobić. I ten kolega... Co to w ogóle był za tym? Pyta tam chłopaków, abstrahuje, nie? Bo już myśleli, że poszedłem, wyszedłem, nie? O kurwa, nie wiedziałem! Ej, nie wiedziałem o tym! Dobra, starczy, bo już się z internet wybuchnie. Ciekawe przeżycie. Ciekawe. Śmieszne na pewno. Jak to mówił klasyk, nagramy coś wierzę. Na co my tu jeszcze dzisiaj mamy do oglądania? Którą mamy godzinę? 22.40. Jeszcze 20 minut mogę coś obejrzeć. Ekipę mamy przelecianą, aferę.